od już ponad półtora roku przemierzam europejskie kraje w poszukiwaniu opuszczonych obiektów i zapomnianych miejsc. Dzisiaj znajdujemy się w Belgii. Jest to opuszczone gospodarstwo. Postaram się Wam pokazać każde miejsce, które tutaj odwiedzę. Z niewiadomych mi przyczyn ludzie tutaj porzucają swój dobytek i zostawiają go na pastwę losu. Wiele cennych przedmiotów niszczy je na porzuconych posesjach. Na terenie tej posiadłości znajduje się kilka obiektów. Każdy z nich kryje w sobie coś ciekawego. Zajrzyjmy teraz do jednego z nich. To mi wygląda na jakąś pracownię. Bardzo dużo tutaj sprzętu zostało. Ale jest ktoś, kto pilnuje tego pomieszczenia.
teraz udam się do części mieszkalnej tego terenu. Sprawdzimy, jak wygląda w domu. Większość obiektów jest podobnych do siebie, jednak każdy kryje inne skarby. Zaraz wam pokażę, co znalazłem w tym domu. Wchodząc do jednego z pomieszczeń, znalazłem kilka butelek wina. Co się okazało, były one z rocznika 1983. Niewiele mogę powiedzieć o winach, ale jedno wiem na pewno. Stare wino to wino dojrzałe. Zwykle o wykształconym bukiecie i smaku. Jednak, i to akurat ważne, wino trzymane w zbyt wysokiej temperaturze lub wystawione na działanie słońca gwałtownie się psuje. Więc niewielkie szanse są, że akurat te wina są dobre. Wejdźmy teraz do środka i sprawdźmy, co pozostało po opuszczonym domu. Już na samym wejściu zauważyłem zabytkowe meble. Dom niegdyś wypełniony ludźmi odchodzi powoli w zapomnienie. Mam nadzieję, że podobał wam się mój film.
Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnego, nie zapomnijcie subskrybować kanału. Pozdrawiam.